Straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Sioneczko, moi drodzy. Z tej strony nikt inny jak Wodzu, a to jest pierwszy odcinek Gothica 2 Złota Audycja, czyli podstawka plus noc kruka. Będziemy się na pewno bardzo dobrze bawić. Jedyneczka skończona, zaczynamy dwójeczkę i rozmawiamy z Xardasem. Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został... wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Dobra, wyruszamy w drogę. Wyruszę. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Czyli, moi drodzy, jak zwykle mamy przejebane i z Xardasem będziemy tutaj coś tam robić, żeby było dobrze, prawda? Stół runiczny. Czym? Z czym?
Dobra, czyli jesteśmy w wieży Xardasa. Wszystko, co jest tutaj, możemy sobie wziąć. Stara kamienna tablica, o tu jakaś harpia jest. I to jest część, którą ja już kiedyś przechodziłem, ale to też nie jest tak, że ja ją pamiętam super, hiper, duper. O, laga, proszę bardzo. To jest kuchnia, też nie ma czym, dobra. I będziemy się zaraz udawać do miasta. Tutaj mniej więcej pamiętam, o co chodzi. Pamiętam, że na początku zaraz chyba po lewej stronie, jak wyjdziemy tylko stąd, tu jest klucz i w skrzyni powinien być sztylet, a zaraz jak wyjdziemy z wieży, po lewej stronie jest goblin. Jak byłem mały, to naprawdę ten goblin sprawił mi trochę problemów, co może być śmieszne. Nie, stary. No dawaj, wstawaj, dobra. Okej, tu są tylko regały na książki, tak, czyli w sumie to nic ciekawego. Nie, Bezi, nie czytaj, nie ma co, bo to nudne. Nic ciekawego, nic wnoszącego, cokolwiek. Dobra, czy my możemy jeszcze tutaj pójść na górę? Nie możemy, jest mikstura. Tu jest chyba jeszcze posąg Beliara, prawda? A, do niego się możemy pomodlić, ale musielibyśmy mu oddać jakieś punkty umiejętności. A jak to jest na samym początku, jeszcze żadnych nie mamy. Nie laga, tylko sztylet. Ej, obrażenia 10 ma laga? Więcej niż sztylet? Ty, dobre. Nie, to jednak z lagą zostajemy. Dobra, ja myślałem, że sztylet jednak większe obrażenia zadaje niż taka pałka. No, ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Jeszcze sobie splądrujemy tutaj, moi drodzy, sam dół. Tutaj już byśmy wychodzili, ale my sobie jeszcze zajrzymy tutaj. Tutaj jest kufer, a w kufrze jest pochodnia, złoto i tak, leczenie lekkich ran. O, fajne, i kula ognia, dobra, super. Na pewno nam się to... Nie, Bezi, nie! Daj se spokój z tym kufrem, dobra. Tych skrzyń chyba nie może... Coś tu było, złoto, dobra, pewnie schylimy się po złoto. Przyda się jak najbardziej, zawsze. Czy tutaj jeszcze jakieś złoto znajdziemy, czy... No pewnie, że znajdziemy. Jeszcze coś? Bo chyba mi się coś wyświetlało. Nie, jednak już nic. A, coś tam było. Jest złotko, dobra. Ale na pewno coś leży tutaj. Niebieski bez. I one, pewnie jak to zwykle w grach typu Gothic, będą nam dawały punkty życia albo manę. To jest jakiś pas w ogóle. Strasznie dziwna jest muzyka czasami. Taka jakby były jakieś przestery. Albo mi się wydaje. Dobra, niebieski bez. I teraz tak, czy ten pas coś nam daje fajnego? Gdzie on jest? Tutaj. Premia do siły 5, no to kurczę, zakładamy oczywiście, nie? Jest tutaj coś jeszcze? Szara kamienna tablica i wartość 5. I nic nam to nie daje. Bo to są wytrychy, dobra. Czyli lecimy. Lecimy tutaj. Wyciągniemy sobie naszą lagę. Bo tu już pamiętam, że zaraz będzie goblin, Mr. Goblin. Tutaj dobrze by było też nie spaść, bo pamiętam, że tutaj... O, patrzcie. Czyżby to był... Nie, to jest tylko sztylet. Myślałem bardziej o mieczu. A kurde, cwana bestia. Dobra, trudno. Jedziemy zabić tego goblina, moi drodzy. Goblina skurwysyna. Hop. I raz. No dawaj, stary. O, i brawo. Dobra. Lagę możemy sobie z niego wziąć. I możemy sobie z niego wziąć 5 sztuk złota, dobra. Czy my jeszcze tutaj ciekawego coś znajdziemy? Niby możemy sobie tutaj wejść. Ale nie wiem, czy ja tego nie pożałuję. No jak na razie widzę jednego goblina, co? Dobrze, żeby był tylko właśnie jeden. A przynajmniej jeden na raz, że tak powiem. Dobra. Bo nie wiem, czy z większą ilością dałbym sobie radę w tym momencie gry. Widzicie, tu już są trzy. Tu już są trzy. Ja chyba się nie będę tam zapuszczał. Chyba mnie nie gonią, co? Nie, nie gonią mnie. Nie gonią mnie, tą lagę możemy sobie wziąć, może ktoś od nas ją kupi. Niczego tu nie znajdę. Tak, niczego tu nie znajdziesz, to wiem, ale zapiszemy sobie grę. A czemu nie zapisuję, dobra. Wodzu number one, o. Aha, okej. Czyli w ten sposób, dobra. Hop, dobra. Elegancko. A, źle robię. Dlatego, że wypadałoby coś tam, czas trwania. Ale
Czego czas trwania? No nie wiem czego. Premia punktów trafień, premia many, premia do zręczności. Czyżby nic stąd nie dodawało nam życia, naprawdę? No ale zjedzmy sobie, no premia punktów... Punkty trafień, tak jest ciekawie nazwane życie, no to spoko, dobra. Dobra. Wow, tu jest już polna bestia, to nie, to moi drodzy, to innym razem. My się tu jeszcze wrócimy, ale musimy nabrać trochę doświadczenia, bo ja pamiętam, że na tym poziomie, co teraz jesteśmy, to polna bestia, to było takie lekkie wyzwanie już troszkę. A może nawet wyzwanie nie do... nie wpadnij do wody, dobra. Może nawet wyzwanie nie do przekroczenia. Dawaj, bez i. Nie. Stary... O, dobrze, udało się. Ale broń możesz schować, okej. A wiecie co, ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Opcje. I to jest śmieszne. Ale jak tu się... Skok, alt, dobra. Altem się skacze. Hop, dobra, okej. No można się do tego przyzwyczaić, będąc szczerym, można się do tego przyzwyczaić. Damy sobie radę z wilkiem? I raz, wilka. Dobra. No czemu ja nie atakujesz, mendo? Dobra, elegancko, super, zajebiście. Wilk zabity, bierzemy sobie z niego to mięso. I tutaj pamiętam, że spotkamy kawalorna, który będzie tłukł się z goblinami. To oczywiście, znaczy nie, myślę, że nie musimy mu pomagać. O, sobie świetnie daje radę sam. Bestia mniej. Hej, ty. Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie o strzały. Jeszcze w Górniczej Dolinie. Nazywasz się Kavalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Ale ciekawe, jak mu powiedział z powrotem do Górniczej Doliny, wracam. Może wejść do miasta. Wracam pod kopułem, który już nie ma. Przechodził tędy jeden ze starych psioników z Górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Ta, ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Dobra, zaraz z nim pogadamy, moi drodzy. Najpierw sobie zobaczymy tutaj, co tu jest. Esencja lecznicza, złotko i sztylecik. Dobra, super. Dawaj. Czy my możemy sobie wziąć tą siekierę tutaj? Zardzewiały topór. Fajnie, że możemy. I czy coś jeszcze tutaj? Ziele lecznicze. Dobra. Ciemny grzyb. I chyba jeszcze coś było tutaj, prawda? Jednak mi się wydawało. O, niebieski bez. Zobaczmy sobie na ten topór. Moi drodzy, ile on... Gdzie on się podział? Tutaj? O, obrażenia, ale wymagana siła 40.
Bo 25 punktów siły za mało. To niedobrze. Weźmiemy sobie te wszystkie lagi z tych goblinów. Niczego tu nie znajdę. Dobra. No i może ktoś od nas je kupi, prawda? Nic tu nie ma. Dobra, kawa. Ej, ty. Chodźmy zabić tych gnojków. Chodźmy, dobra. Dawaj. A teraz czeka ich pasku. Dawaj, dawaj, lecimy. Zapisane. I teraz jest najlepsza rzecz. Wystarczy posłać samego Kawalorna, a on to wszystko załatwi. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Dobra. A, byłem szybszy, Kawalorn. Biedaku, nawet złota nie ma. Tylko ciekawe, co my zabraliśmy tak naprawdę. Zabraliśmy biały rum, piwko i list gończy. Moja podobizna. O, proszę. List gończy za bezimiennym. Co? Idziemy dalej? No to chodź. Dawaj, Kawalorn, prowadź. Tak, tu... Przepraszam, tu jest do Corinis. I tak jak mówię, wystarczy wysłać Kawalorna samego. On ich wszystkich pozabija, a doświadczenie i tak będzie... I tak my zdobędziemy doświadczenie. Także my możemy się zająć tutaj plądrowaniem. Na spokojnie. O, widzicie, jak to fajnie wygląda? Tylko z tym tutaj chyba jeszcze jednym będzie miał problem. O. Troszkę mu pomożemy. O ty kurde gnoju. Dobra. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. No i elegancko. Nie ma czego tu nie znajdę. Brago. Biedaku, nawet złota nie masz. Dobra. Miecz, fajnie. No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta. Nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. No i super. Lepszy sprzęt, możesz mnie czegoś nauczyć. O, może będziemy mogli. Przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda? Chcę się czegoś... Pewnie. Siła, dajcie mi siłę. Dobra, broń jednoręczna plus 5. Wróć. Jeszcze nie? Ej, chociaż może jeden. Niech to szlak, nic nie mam. Żadnych punktów nauki, trudno. Dobra, tak czy siak możemy sobie tutaj splądrować ten kuferek. Co w nim jest? Strzała, łuk, o fajnie, i złoto. Dobra, wstajemy bez jej. I myślę, że można by się przespać, prawda? Zamiast używać jakichś mikstur, śpi do rana. Po porządnym ćwiczeniu czujesz się porządnie... Nie, już się nie kładź! Dobra. Aha. Coś tutaj, dobra. Zapieczętowana wiadomość. Szanowny Watrasie, dotarliśmy do portalu. Miałeś rację. Są znaki wskazujące na to, że naprawdę czcili Adanosa. Sprawdź proszę moje notatki i potwierdź nasze ustalenia. Od kilku dni nie widzieliśmy tych dziwnych kamiennych istot. Ziemia wciąż trzęsie się z niewiadomych powodów. Sądzę, że nasze badania wkrótce wskażą nam... Co może być tego przyczyną? Znaleziony przez nas ornament ma większe znaczenie niż wcześniej sądziliśmy. Wydaje nam się, że jest to jakiś klucz, artefakt. Niestety, nie jest kompletny. Musimy go dokładniej zbadać. Wyślij jednego z członków wodnego kręgu, by nam go dostarczył. Jeśli jest to możliwe, nie przysyłaj Kawalorna. O. Poprosiłem go już o dostarczenie ci tego listu. Aha, dobra, okej. Wydaje mi się, że już wystarczająco nam pomógł. Mam nadzieję, że postępujemy właściwie. Saturas. No widzicie, Saturas żyje i ma się dobrze, jak widać. A my teraz wychodzimy z tej jaskini i udajemy się w kierunku miasta Corinis. Po drodze spotkamy legendarnego już Onara. Tu jest ten bandyta. Tutaj jeszcze chyba wilczek będzie po drodze. Dokładnie.
Zabijemy wilka i zaraz pogadamy z Onarem, moi drodzy. Nie! No gdzie ty zwariowałeś, Bezi? Gdzie ty mi, kurde, barani ubie, chowasz broń? Dobra. Dobra, elegancko. Mogło być lepiej. Nic nie ma, ale nie jest źle. Nie jest źle. Dobra. Tutaj nie wiem, czy powinienem wchodzić, czy mnie nie zje zaraz coś. Chociaż chyba nie ma tutaj niczego, prawda? Nie, nie ma. Myślałem tylko. Tu pamiętam, że są krwiopijcy. A krwiopijcy są chyba jeszcze za silni na nas. I zaraz, moi drodzy, tym oto sposobem dotrzemy do farmy Onara. Pójdziemy tędy, tak jak zwykle fabuła nakazuje. O! Woda. Złoto. Zupa rybna. To wszystko sobie weźmiemy. Niebieski bez. Zupka rybna. Coś tam jeszcze było. Jabłko. I niebieski bez. I możemy sobie, myślę, zupę rybną taką opędzlować. Gdzie ona jest? Tutaj. Super. Zupa rybna zjedzona. I pójdziemy sobie tak, jak tutaj fabuła z reguły nakazuje. Czyli tak jak zawsze to robiłem, grałem w Gothica 2. Wędrowcze! Hej, wędrowcze! Jak wyszedłeś z pomiędzy gór? Ciesz się, o, ma taki głos. Przyszedłeś tutaj creepy, co? Tygodnie temu, a wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Ty wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? Podróżuję do miasta. Przy twoim wyglądzie będziesz musiał przekupić strażników, jeśli chcesz, żeby cię wpuścili. Musisz wiedzieć, co chcą usłyszeć. A co to takiego? Brzęk monet pewnie. Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lombarda i chcesz się dostać do kowala. Chociaż to raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na chłopa. Rozumiem. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała Inosowi! Proszę, przyjmij ten skromny dar. Opowiem o tym pozostałym. Super. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lombarda. Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Gdzie znajdę Lombarda? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego podwórka. A, Boże, już myślałem, że na mnie się chce z tym rzucić. No dobra, to jest Lombard. A gdzie jest Onar? Kurczę, no mi się wydawało, że to jest farma Onara, więc musiałem w takim razie, słuchajcie, pomylić farmy. Nie wiem czemu, ale musiałem pomylić farmy z tego, co widać. Dobra, moi drodzy, tyle w tym odcinku. W następnym będziemy tutaj gadać z Lombardem. Będziemy wykonywać dla niego na pewno takie zadania jak zbieranie rzepy. Najciekawsze zadanie, już legendarne, że tak powiem. Tam widzicie, mury Korinis już są. No i chyba to tyle, co? Jak się podobało, to łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek, kto jeszcze tego nie robi, będę za to ogromnie wdzięczny. I skomentujcie. Do zobaczyska, yo!